Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w ten piękny poranek w Brześciu Kujawskim. Dzisiaj ważny dzień dla Brześcia Kujawskiego, wieńca Zdroju. Dzisiaj oficjalne rozpoczęcie linii numer 11 z Brześcia Kujawskiego. Bardzo się cieszymy, że ten projekt wypalił. Bardzo chciałem przywitać Pana Prezydenta Krzysztofa Kubickiego, podziękować za tą inicjatywę wspólną, że ten projekt jest, udał się. Jest to projekt pilotażowy. Będziemy oczekiwali na głosy mieszkańców, jakie kursy usprawnić, jakie kursy dołożyć. Już są głosy, że powinien ten autobus kursować w niedzielę. Wszystko w swoim czasie, będziemy bacznie to obserwować i liczę na to, że od stycznia 2024 roku ten projekt już będzie takim dopracowanym i służył mieszkańcom zarówno Włocławka, jak i Brześcia Kujawskiego. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku sformalizowaliśmy naszą współpracę w ramach Stowarzyszenia ZIT i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, a ta jedenastka, która jest wydłużona dzięki staraniom Pana Burmistrza w dużej części, to jest namacalny dowód na to, że integrujemy nasz Miejski Obszar Funkcjonalny, integrujemy Włocławek z naszymi sąsiadami i mam nadzieję, że wzorem Brześcia Kujawskiego, wzorem gminy Włocławek, wzorem gminy Lubanie, również na przykład gmina Fabianki dołączy się do tego projektu i również mieszkańcy gminy Fabianki będą mogli korzystać, tak jak mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, z transportu zbiorowego, z autobusów MPK ekologicznych, takich jak za nami właśnie widać. Pasażerom będzie się opłacać? Będzie się opłacać kosztowo, to jest stawka za ten bilet, który uprawnia również, mówię o bilecie miesięcznym, który uprawnia również do korzystania z linii miejskich, ale również bilet jednorazowego przejazdu jest w wysokości biletów, które są w komunikacjach miejskich w innych miastach. We Włocławku są one oczywiście tańsze, natomiast biorąc pod uwagę tą długość trasy, więc to są, myślę, że bardzo atrakcyjne stawki, 4,40 za bilet dla osoby dorosłej. Dziękujemy i zapraszamy do korzystania z linii numer 11. To co, my jedziemy? O, rzeczywiście! A bilet? Bez biletu?